Wprowadzamy dyktaturę. To jedyne wyjście, żeby przerwać pierścień coraz bardziej otaczającej nas rzeczywistości. Oczyszczająca stalowa kąpiel. No, sam pomysł jest dobry, tylko wiesz, dyktatorzy zazwyczaj nie kończą najlepiej. Co ty? Trzeba mieć przygotowany helikopter, forsę w Szwajcarii i jak co? Pocałujcie w dupę wójta, tak? Pocałujcie. Pocałujta. Co? Mówi się pocałujta w dupę wójta. Jakby trzeba pocałujta w dupę wójta. Dokładnie, tak. No. Ale to czekaj, skąd to ci się wziął z tą dyktaturą? Co ty z... A, wiem. Widziałeś słupki poparcia. Tak, a dyktatorzy się nie oglądają na słupki, tylko głupki patrzą w słupki. Aha. A dyktatura jest ekstra. Dyktator wszystko może sobie kupić. No. I dyktator obowiązkowo musi mieć harem. No dobra, ale masz już jakieś przygotowane na przykład posunięcia polityczne związane z dyktaturą? Tak. Znaczy prawie. Znaczy, spisałem sobie z grubsza skład haremu. O, dawaj. Na sieroi od znanych twarzy. No. No, chociaż to twarze nie są najważniejsze. Patrz, jaki zestaw, co? To ale... jest podstawowa jedenastka. O, jeszcze ławka rezerwowych. Super. A tej, co zapowiada pogodę, nie ma? A zapomniałem o niej. No, to dopisz. Nie mam długopisu. A ta od lodów? Co? Ta od lodów? Dobra, nie było pytań. Nie, no. Bez przesady, no, dobra. Dobra, ale czekaj. Ustalmy jedną rzecz. No. Żeby zostać dyktatorem, no to przede wszystkim, stary, musisz mieć oparcie w wojsku. Tak, tak. Dlatego musimy przełożyć reformę służb mundurowych. Aha. A może by... Wiem. Co? Może by zadzwonić do Jaruzelskiego, zapytać, jak to się robi. Coś ty! Jaruzel, coś ty! To już jest stara historia. A? To była słaba dyktatura. Ta nuda, szara rzeczywistość, taka szara ligowa rzeczywistość. To nie. To nie. Bez finezji to nic. No to co robić? O, kolego, co robić? Specjalnie na tę okazję zaprosiłem dwóch groteskowych dyktatorów ze świata. I ich się poradzimy, jak to się robi. Gdzie? Tu? No, szykuj się, bo zapraszam tutaj, panowie. Chodźcie. O, patrzcie, jacy fajni. Dobry? Nie, no. Dobry? Dobry? Jest! Co, źle jest? Że jest. Słuchaj, ty będziesz tłumaczem, bo ja się na językach słów znam, to ty będziesz tłumaczył, tak? Ja będę tłumaczył? No ty. Dzień dobry. Halo. Ten bliżej ciebie jest dobry. Halo. Wygląda jak szofer, ale to jest dyktator. Dobra, ty. Spytaj może tego w kożuchu, jak się wprowadza dyktaturę. Dzień dobry. Artur de Bernoulli for Gerlolecht w ramach tego dyktatora. Tak, no. No co mam сказать? Ja говорю, das Einzige, was man machen muss, das Einzige ist trovar toda la gente i poner in un estadio in Warszawa. O Jezus. Ostry jest. Co powiedział? Więc ten pan mówi, tak, że masz piękny stadion w Warszawie. Rację. I żeby tam spędzić wszystkich ludzi i tam zacząć zbiorowe egzekucje. Jezu, no coś ty. No. Aż tak powiedział? Tak. Nie no, bez jaj, tak to nie, no to... Co mam powiedzieć? Powiedz mu, że ten stadion jest niegotowy. Nischwersteien. Kaput. Net pretohor. Tak. A torwar? A torwar? Sa torwar? No torwar. Ty po węgiersku mówisz? Hala torwar. A torwar. Myślałem, że coś po węgiersku. Hala torwar. Żeby tam... No. Nie no, przestań. To dwóch, trzech można kropnąć, no ale przecież nie wszystkich, no.
lepiej wszystkich tam zagonić do roboty, żeby zmusić do pracy. Dobra. Tego drugiego spytaj, chyba taki spokojniejszy jest. Aha, dobra. Jak to zrobić, żeby do pracy zagonić? Dobra, do pracy? Te. He. Coś to? Uważaj. Zagalopowałem się. Ochotemera, bo to było... Nie, rocho, chce, heja. Kordę, tak? Uleżam, czego? Sajta, sajta, łagamaś wyda. Cinkso, husofusa, utesło, utesło. Krajowa Rada. Co? Co powiedział? Więc... Więc przede wszystkim pan powiedział, że musisz kontrolować wszystkie media. Tak. Rozumiesz? I że jak ci jakaś telewizja nie odpowiada, od razu stawiasz na niej krzyżyk. Ty, zorientowany jest w naszych mediach. Skubany. Mamy tu jedną telewizję z krzyżykiem. Tak, tak. Bardzo, bardzo dziękuję. Ocień Dankę. Ty, powiedz, podziękuj im i spytaj się, co chcą w zamian za te rady, dobra? Nie, chcę... Tak. Noch chcę. Pa, herte mohe, hala, korda. Wiede? Co oni tam coś? Nie wiem. Namawiają się. Namawiają się na kolory. Jakie kolory? Nie wiem. O Jezu. Coś, o tobie coś mówią. Mucha. Co oni chcą? Co oni chcą? To co, głuchy jesteś? Co, muchę chcą zjeść? No muchę chcą. Naszą muchę. Naszą muchę? Naszą muchę chcą w zamian. Ciągle ktoś, coś, od... Chce mi tę muchę podszanić, no. To co im powiedzieć? Powiedz im, że absolutnie nie ma mowy. Nie ma mowy. Nie dajemy muchy. Nie. Nie ma. Ach. Tak delikatnie powiedz. Teraz to rób... A ta mucha. No, to samo na... Niech... Nordeał. Zgodził się? Generalnie szybko mówił. Tak. Ale coś zrozumiałem, że jak nie spełnimy ich warunków, to się stąd nie rusz. Nie. Cholera jasna, ale się narobił bigos. Już wiem, co musiał czuć Konrad Mazowiecki, jak sprowadził krzyżaków. Trzeba ich jakoś usunąć. No. Jak? Teraz my się nagadamy, naradzimy. Siedźcie. Ty, a jak się usuwa dyktatorów? Uśmiechaj się. To można w dwójnasób, albo musisz mieć zrewoltowany tłum, albo pomoc NATO. Co? Nie mogę głośno mówić. NATO. Ale żeby NATO, to musisz mieć zgodę członków ONZ. A i od razu ci podpowiem, żebyś nie liczył na Rosję i Chiny, bo one zawsze są za bandziorami. Ty wiem co zrobimy. Mówimy ludziom, że to oni nas namówili na akta. Na akta. Na akta te, całe akta, to ich ludzie rozszarpią. Tak. Tylko ich wyprowadź na ulicę i mów, że to oni to akta wymyślili, tak? Tak. Lepszych kozłów nie znajdziemy niż wy. Tak. Czyli... Powiedz im, że się zgadzamy, a na początek pokażesz im akta muchy. Dobra, to jest dobry pomysł. Wyjdą na ulicę i będą krzyczeć akta. Ertopach, te son, te frut, te mucha akta. Aaaa,
Dobre, dobre. Mucha, tak. Mucha, czego? Czego? Mucha, Mucha, Jezus Maria, co to było? O Jezu, poszli sobie. Albo te od lodów też dopiszę do tego, Haryna.